Dzień dobry, Ania Musialik z Księgarni Dziecięcej Badet. Dzisiaj krótkie spotkanie z 13-piętrowym domkiem na drzewie autorstwa Andy'ego Griffitha i Terry Dantona, wydawnictwo Nasza Księgarnia. Książka dla dzieciaków 8, 9, 10-letnich, dla tych, co uwielbiają czytać, ale też warto podkreślić, że wciąga nawet tych, którym często z książkami jest na bakier. Andy mieszka w 13-piętrowym domku na drzewie oczywiście i uwielbia pisać niestworzone historie, a Terry również mieszka w 13-piętrowym domku na drzewie ze swoim kumplem Andy i te historie maluje, rysuje. Magiczny domek na drzewie, 13-piętrowy, w domku znajdziemy wodne oczko pełne krokodyli oraz tajne laboratorium, w którym często coś wybucha. Seria się rozrasta i domek ma już ponad 130 pięter. Dzisiaj wejdziemy do laboratorium Terry'ego i Andy'ego i zrobimy sobie kilka kolorowych eksperymentów. Pierwszy eksperyment w laboratorium Andy'ego i Terry'ego to będzie malowanie na mleku. Co nam się przyda? Oczywiście szklanka mleka, talerz, barwniki spożywcze, słomka, najlepiej papierowa, oraz drewniany patyczek do rysowania. A na koniec warto założyć rękawiczki lateksowe. Na początek wlewamy mleko na talerz. Jak już mamy talerz pełen mleka, dodajemy po kropelce kolorowych barwników. Można też się świetnie z dziećmi pobawić w taki teatr wyobraźni i próbować znaleźć jakieś skojarzenia z tym, co rysujemy. No i ten eksperyment ma to do siebie, że trzeba go w pewnym momencie zepsuć. Jeśli mamy już obraz, potrzebujemy na koniec odrobinę płynu do mycia naczyń i wszystko się rozmazuje. Drugi eksperyment w naszym laboratorium w 13-piętrowym domku na drzewie będzie wybuchowy i będziemy do niego potrzebować dzbanek, karafkę wody, przyda się lejek, bo będziemy coś tam wsypywać, płyn do mycia naczyń albo mydło, soda, kwasek i dwa flamastry różnego koloru. I teraz najpierw zabarwimy kwasek cytrynowy na czerwono. Czerwonym flamastrem mieszamy. Czerwone. Teraz sobie zabarwimy na zielono sodę oczyszczoną. I teraz nasza karafka na eliksir wybuchowy. Najpierw wlewamy sodę oczyszczoną. Teraz wsypiemy kwasek. Wsypiemy. Można jeszcze dolać trochę płynu do mycia naczyń. To był eksperyment wybuchowy z laboratorium Andy'ego Griffitha i Terry'ego Dantona.